Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na nowy tutorial jesiennego makijażu w bardzo takich intensywnych kolorach. I makijaż oczu stworzyłam z użyciem paletki Zoeva Coco Blend. Dawno jej nie używałam, więc postanowiłam odkopać tą paletkę, tym bardziej, że kolory w niej są naprawdę bardzo fajne, właśnie takie jesienne i postanowiłam wykonać nią makijaż oczu. Także jeśli ten makijaż Wam się podoba i jesteście ciekawi, w jaki sposób go wykonałam oraz interesuje Was, jaka to jest pomadka, to oglądajcie dalej. Więc zaczynam od pielęgnacji i na twarz będę używać kremu z Kiko Hydra Pro Glow, kremu rozświetlającego. I rozprowadzam sobie równomiernie na twarzy. Jak już jest twarz przygotowana, to przechodzę teraz do podkładu i mam tutaj krople z Gosha. Dawno go tutaj nie używałam, więc dzisiaj powrót do moich kropli i trzeba dosyć dobrze wstrząsnąć, bo jest to oleista formuła. I robię takie kropki mniej więcej na całej twarzy. I wklepuję gąbeczką zwilżoną z NYX. Jeśli chodzi o gąbeczkę, to jest całkiem fajna, z tym, że jest na pewno dużo twardsza niż Beauty Blender. Więcej trzeba stemplować, żeby nie zrobić sobie smug. Natomiast Beauty Blender jest na tyle mięciutka, że ona odbija się jakby całą powierzchnią, a przez to, że ta gąbeczka jest troszkę twarda, to no, odbija się tylko jakby tym czubeczkiem, tą powierzchnią, która odstaje. Przez to, że ta gąbeczka jest dosyć twarda, ten materiał jest naprawdę dosyć solidny i używam jej długo, a nie ma jeszcze żadnych ubytków i żadnych dziur, więc trwałość jak najbardziej na plus. I korektor Collection w odcieniu Fair. Ponieważ będę miała dosyć ciemny makijaż oczu, to chciałabym, aby te wszystkie zasinienia były bardzo dobrze zakryte, żeby nic nie przebijało. Więc nakładam na wewnętrzne kąciki oczu, pod oczy, ale też na powieki i to będzie moja baza. I nałożę jeszcze korektor LA Girl Pro Conceal na środek policzków, aby zneutralizować przebijające zaczerwienienia minimalnie na środek czoła i brody. I mam tutaj moją mieszankę pudru i za chwilę to wszystko utrwalę. I jest to mieszanka Ben Nye w kolorze banana, Rona Sphere, krzemionka oraz talk. To jakich proporcji używam znajdziecie na dole w opisie, więc tam Was odsyłam. Jest to puder, który bardzo fajnie utrwala makijaż, natomiast nie przesusza tej skóry, szczególnie pod oczami. I ma też właściwości wygładzające poprzez właśnie dodatek Rona Sphere, który zawiera cząsteczki odbijające światło, przez co ta skóra wygląda na taką wygładzoną. Resztę twarzy przypudruję już większym pędzlem, przez co pójdzie mi dużo szybciej. Teraz wykonam brwi, użyję pomady konturówki w żelu z Inglota o numerku 12. Przeczyszczę brwi żelem utrwalającym i za chwilę do Was wracam z makijażem oczu. Brwi mam już podkreślone, więc teraz możemy przejść do makijażu oczu i będę używać tutaj paletki Zoeva i zobaczcie, jakie ona ma piękne cienie, takie idealne jesienne, więc właśnie postanowiłam, że odkopię tą paletkę i zrobię nią makijaż. Więc zacznę sobie najpierw od tego jasnego matowego beżu i zmatowię powiekę nad moim załamaniem, więc nakładam ten cień powyżej mojego załamania, tak aby tutaj te cienie łatwo się ze sobą blendowały. Wezmę duży, puchaty pędzelek Bidelium Tools numerek 785, coś takiego, i będę nakładać teraz ten cień taki, on jest w zasadzie z drobinkami, ale naprawdę one są niewidoczne i jest to taki ciepły, średni brąz. I takimi kulistymi ruchami na całą powiekę powyżej załamania. Bardzo tak delikatnie, trzymając tylko koniec pędzelka, takimi subtelnymi ruchami rozprowadzamy ten cień.
I teraz nabieram sobie mniejszym puchatym pędzelkiem, ten tutaj ciemniejszy matowy brąz i pędzelek Hakuro H77. I ten cień nakładam już tutaj w samym załamaniu, w zewnętrznym kąciku i kierując się do środka. I chwytam za poprzedni pędzelek i rozcieram jeszcze raz od góry. Możemy dokładać sobie cieni, na przykład tego jaśniejszego, którego nakładałam na samym początku, i to też czasami pomaga rozetrzeć te ciemniejsze cienie. I żeby pogłębić ten kolor, to jeszcze raz wrócę do tego ciemnego matowego brązu i nałożę jeszcze raz sobie w tym załamaniu. I teraz bym chciała nałożyć ten bordowy, perłowy cień na ruchomą powiekę, więc chwytam za taki spłaszczony pędzelek, aby wydobyć z tego cienia jak najwięcej pigmentu. I aplikuję na całą ruchomą powiekę. I trochę ten cień się osypuje. Nawet tu widać. I ten cień blenduje tutaj na granicy, w samym załamaniu. Podkreślę teraz też dolną powiekę i zacznę od tego jaśniejszego brązu. I mam tutaj pędzelek Inglot 10S. Teraz nabieram na taki bardziej spłaszczony pędzelek ten ciemniejszy brąz i będę wprowadzać go bliżej linii rzęs. I teraz przechodzę do wykonania jaskółki i używam tutaj eyelinera z Maybelline Lasting Drama i pędzelek Kozłowski EB504. I wypełniam również przestrzenie między rzęsami oraz górną linię wodną. A na linię wodną nałożę brązową kredkę z Zoewy w odcieniu Glens. Coś takiego. I wracam teraz do paletki Zoewa i będę jeszcze przyciemniać zewnętrzny kącik oka, wykonywać takie delikatne cut crease precyzyjnym pędzelkiem i będę zaznaczać to cut crease właśnie tym prawie że czarnym cieniem z tej paletki. I mam tutaj pędzelek Maestro 660. I ten cień chcę wprowadzić właśnie tak, jak idzie moje załamanie, tyle że wprowadzam ten cień nie w samym załamaniu, tylko trochę powyżej. Dlatego że kiedy powieka nam opada, to naciąga się ta skóra i nie chcę tutaj optycznie pomniejszać mojej ruchomej powieki. Gdybym zaznaczyła w samym załamaniu, to kiedy powiekę opuszczę, to ta jakby ruchoma powieka by się w tym momencie zmniejszyła i to moje zaznaczenie byłoby zbyt nisko. Dlatego ja postaram się zrobić to trochę wyżej i pod takim kątem, pod jakim idzie właśnie moje załamanie. I zaczynam sobie też trochę ten cień rozcierać w górę. Coś takiego.
Wezmę sobie jakiś czysty pędzelek, taki precyzyjny. I zacznę sobie ten cień tutaj rozcierać delikatnie w górę, ale naprawdę nie za wysoko. Chcę po prostu tylko uniknąć ostrych krawędzi. I tym samym cieniem przyciemnię również dolną powiekę tuż przy linii rzęs i będę jednocześnie rozblendowywać kredkę, którą mam na linii wodnej. I tym samym pędzelkiem aplikuję ten cień tuż przy linii rzęs, tak aby dodać głębi i żeby oko nie wyglądało na zmęczone przy tych bardzo ciepłych cieniach. A wewnętrzny kącik oczu zaznaczę takim jasnym, perłowym cieniem wpadającym delikatnie w róż. Przykleję teraz sztuczne rzęsy Ardell Demi Whispies. Przyznam się, że kleiłam rzęsy z zupełnie nowym klejem. Jest to klej Nisha. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwę. Nie wiem, czy go tutaj widać. Naprawdę bardzo ładnie trzyma. Bez problemu idzie przykleić wewnętrzne kąciki. No, naprawdę jestem pod wrażeniem. I bardzo szybko wysycha, bo tutaj już tego kleju nie mam. To był mój rekord w klejeniu rzęs, więc wow. Jeśli macie problemy z doklejeniem rzęs i bardzo często zdarza się tak, że wewnętrzne kąciki Wam się nie przyklejają bądź w ciągu dnia te rzęsy po prostu odchodzą, to zdecydowanie polecam Wam ten klej, to jest po prostu rewelacja. To chyba będzie moje odkrycie. Wow, jestem naprawdę miło zaskoczona. Cieszę się. I przejdę teraz do modelowania twarzy i użyję takiego ładnego bronzera z firmy Bell i jest to Sculpting Matte Powder, matowy puder brązujący odcień 1. Śliczny jest, taki bardzo ładny, chłodny odcień, matowy, nie zawiera w sobie żadnych drobinek. A róż będzie to Lili Lolo, jest to mineralny róż i jest to odcień Candy Girl. I tutaj mam go dość sporo, więc nałożę go właśnie z wieczka i na policzki. I rozświetlacz Golden Rose w sztyfcie i jest to odcień Bright Gold 01 i będę nakładać go gąbeczką. Gdzie jest moja gąbka? Tu. Aplikuję na tą stronę gąbeczki, gdzie nie mam przybrudzonej podkładem. I już widać efekt bardzo ładny. Trochę na skronie. I teraz pomadka, która będzie dopełnieniem całego tego makijażu i myślę, że użyję tutaj matowej pomadki w kredce z firmy Golden Rose i to jest taki bardzo ładny, ciemny odcień wpadający w fioletowe tony i jest to numerek 19. Myślę, że tutaj będzie bardzo fajnie komponował z makijażem oczu. I ta pomadka naprawdę bardzo fajnie pasuje do tego makijażu oczu, ale i też do sukienki. Jeśli interesuje Was, skąd jest sukienka, to jest z Bershki. W ogóle wszystkie informacje na temat koloru paznokci, ubrania, czyli tego, co tutaj widzicie do tego poziomu, także spis wszystkich kosmetyków i narzędzi, jakich używałam podczas wykonywania makijażu, znajdziecie na dole w opisie.
I jest to taki bardzo mocno jesienny makijaż z bordowym akcentem na ruchomej powiece oraz z elementem cut crease, które bardzo fajnie, myślę, powiększa ruchomą powiekę, ale i w ogóle nasze oczy. I bardzo ciemna, intensywna, fioletowa pomadka. Naprawdę śliczna. Jeśli ten makijaż Wam się podoba, to oczywiście kciukujcie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału nowych widzów i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!